Zapowiadali zaostrzenie protestu i użycie ciężkiego sprzętu. Dziś jeszcze się powstrzymali, bo wciąż mają nadzieję na poprawę sytuacji. Rolnicy z okolic Błaszek w powiecie sieradzkim ponownie wyszli na ulicę. Domagają się od rządu wstrzymania importu tanich warzyw i podniesienia cen w skupie. Dzisiaj przez 2 godziny blokowali drogę krajową nr 83 w okolicach Warty, na wjeździe do miasta od strony Turku i Łodzi. Sławomir Cybulski i Agnieszka Śmiechowska. Nie wyjechali na drogę ciągnikami, jak zapowiadali, ale i tak protest rolników miał ostrzejszą formę niż w zeszłym tygodniu. Blokowali drogę po pół godziny w odstępach 15-minutowych. Jutro rolnicy mają spotkać się z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Dzisiaj blokujemy drogę krajową, lokalną, małą. W przyszłym tygodniu, jeżeli te rozmowy nie dadzą skutku, będziemy blokować Warszawę. Rolnicy z okolic Błaszek, Wróblewa i Warty protestują przeciwko niskim cenom skupu płodów rolnych oraz importowi tanich warzyw z zagranicy. Twierdzą, że tak źle jeszcze nie było, a uprawa po prostu przestaje się opłacać. Ziemniak, powiedzmy, kosztował 20 groszy, kapusta kosztowała 60-70. Szło to jakoś wyrównać, wybalansować, a w tej chwili wszystko idzie po linii tej 20-groszowej. Rolnicy z Łódzkiego ponownie wyjdą na ulicę w najbliższy piątek, tym razem w Błaszkach. Wsparcie w akcji protestacyjnej zapowiadają także gospodarze z innych województw. Również w piątek rolnicy będą blokować drogi w Wielkopolsce.